Dzisiaj chcieliśmy Państwu opowiedzieć, co się dzieje, kiedy Państwa lekarz, urolog zaproponuje leczenie zabiegowe. Mówiliśmy w innym filmie o tym, kiedy należy się zgłosić do urologa i dlaczego, i co możemy zaproponować przed zabiegiem, jakie są opcje zachowawcze. A dziś powiemy, dlaczego ten zabieg nie jest taki straszny, jak się Państwu wydaje, i że łatwo go znieść i wrócić do szybkiej aktywności zawodowej. Zabieg, o którym mówię, nazywa się Rezum. Jest znany na świecie od 5 lat. Ja miałem przyjemność wprowadzać go do Polski i mamy w tym już dosyć spore doświadczenie własne. Zabieg nie wymaga leżenia w szpitalu. To jest pierwsza informacja, o którą chorzy pytają, czy ja będę musiał i jak długo leżeć w szpitalu. Otóż nie będziecie Państwo musieli leżeć w szpitalu i nie leżycie. Sam pobyt w klinice, w zależności od tego, jaki rodzaj znieczulenia wybieracie, a może ono być krótkie, dożylne albo zupełnie miejscowe, to jest od pół godziny do 2 godzin. Po 2 godzinach idzie się do domu, a zalecamy kontrolę zazwyczaj za tydzień, usuwamy wówczas cewnik. Co my robimy w czasie tego zabiegu? Zobaczycie Państwo też na ilustracji filmowej. A dostajemy się tą drogą, którą wydala się mocz, do cewki i robimy, obrazowo mówiąc, zastrzyki do gruczolaka prostaty, który stanowi przeszkodę w odpływie moczu i pęcherz nie może sobie z nią poradzić. My nie wycinamy, nie niszczymy tkanki natychmiast, natomiast martwica, którą powodujemy, dokonuje się w następnych miesiącach. To wymaga nieco cierpliwości, ale można spokojnie funkcjonować tak jak przed zabiegiem. Nie narażamy Was na krwotok, nie narażamy Was na powikłania typu nietrzymania moczu. A więc to jest najmniej inwazyjny zabieg, z którym możemy się spotkać w ofercie tych zabiegów urologicznych, które z natury rzeczy w ogóle są mało inwazyjne. Aby taki zabieg mógł zostać bezpiecznie przeprowadzony, oczywiście musi dać się zbadać urologowi. Musimy skroić Wam ten garnitur zabiegowy na Waszą miarę. Nie każdy powinien przechodzić tego rodzaju zabieg. Niektórzy zostaną zakwalifikowani do zabiegów również przezcewkowych, które wykonujemy, takich jak laserowe wyłuszczenie tego gruczolaka czy przezcewkowa elektroresekcja. Dla kogo jest ten zabieg? Kto najczęściej na niego się decyduje i komu on jest tak naprawdę dedykowany? Pierwszą wielką grupą to są młodzi, aktywni seksualnie mężczyźni, którzy są bardzo szybko wrócić do swojej codziennej aktywności, również zawodowej, no bo niewątpliwie gojenie cewki po zabiegach, gdzie musimy wyciąć tkankę, no jest dłuższe i obarczone ryzykiem licznych powikłań. Natomiast tutaj bardzo szybki powrót do aktywności i seksualnej, i można ją podjąć już właściwie w 2. tygodniu po zabiegu, ale też do zawodowej. Drugą dużą grupą no to są pacjenci, dla których właśnie ten zabieg został kiedyś wymyślony, a więc ci, którzy nie mogą być bezpiecznie znieczuleni w sposób ogólny czy nawet podpajęczynówkowy ze względu na liczne obciążenia, najczęściej kardiologiczne. Tym chorym oferujemy znieczulenie miejscowe, to jest dobrze tolerowane, nie powoduje to komplikacji, które mogłyby być ich udziałem, kiedy by zdecydowali się na leczenie w pełnym znieczuleniu. No, trzecia wreszcie grupa to są wszyscy ci chorzy, których leczenie farmakologiczne no, nie przynosi już efektu, mają obiektywnie stwierdzoną przeszkodę w odpływie moczu, a mamy do tego bezbolesne narzędzia, żeby wiedzieć, kiedy to następuje w przebiegu łagodnego rozrostu stercza. No i czas coś z tym zrobić, bo już nie tylko leki. Wówczas chętnie decydują się na tego rodzaju zabieg, dzięki czemu mogą dosyć szybko powrócić do wcześniej podejmowanych aktywności. Oczywiście taka kwalifikacja nie może być pochopna. Ona musi być poprzedzona wykluczeniem nowotworu, zbadaniem oczywiście tego gruczołu krokowego, no i potwierdzeniem, że rzeczywiście pacjent ma przeszkodę podpęcherzową, no bo tylko tacy pacjenci odniosą korzyść z leczenia zabiegowego. To wszystko dzieje się u urologa, a więc serdecznie zapraszam. Nie bójcie się Państwo, przychodźcie do swoich urologów.